Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj kolejny szybki news. Tym razem zajmiemy się Lil Pumpem, no i nie będę wam mydlić oczu. Żadna przełomowa informacja to nie jest, ale że jako ostatnio trapowa scena troszkę zwolniła z tymi szokującymi wiadomościami, których ostatnio mieliśmy po prostu pod dostatkiem. Tak więc teraz, gdy ta karuzela zwolniła, to trzeba sobie jakoś radzić, więc zaraz pokażę wam Lil Pumpa w niecodziennej i nawet dość niebezpiecznej sytuacji, która w Ameryce dosyć dużym echem się odbiła. Tak więc rzućmy jeszcze okiem na dzisiejszą piosenkę dnia. Mama mówi, że ta muzyka jest zabiera syna. Kiedy słyszę takie bity, to nie mogę nie nawijać. Moje całe siano wydaje na bity, nie na wina. Weź nie mów, że ja pijak. Teraz wyjaż, stąd się zawijam. Idę pisać numer, bo mi fera mija. Latamy wyżej od Serafina. Latamy wyżej od Serafina. Nie każda najba wlatuje na Instagram. Bardzo fajny numer, który jak najbardziej polecam wam wszystkim obczaić. Linki macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Tak, a w dzisiejszym odcinku będziemy obczaić Lil Pumpa, którego podczas kręcenia nowego teledysku, uwaga, ugryzł wąż. Tak dokładnie. I oczywiście nic poważnego się nie stało, jednak taka dziwna, randomowa sytuacja akurat dziwnym trafem przytrafiła się nikomu innemu jak Lil Pumpowi i nie sądzę, by był to zbieg okoliczności. Dla tego gościa, takie sytuacje w życiu to po prostu codzienność. Jednak jeśli nie zdążyliście się jeszcze zorientować, to ostatnimi czasy w twórczości Gazego Garcia można i tak zaobserwować małą zmianę. Raper po tym przeogromnym hypie, który wybuchł na jego osobę jakieś 2 lata temu, wiecie, chodzi mi o okres, gdy na czasie był jego największy hit o nazwie Gucci Gang, który na dzień dzisiejszy już dobija do równego miliarda wyświetleń, wtedy ten gość był po prostu wszędzie. Wszyscy o nim mówili, a sam Lil Pump i jego styl tworzenia tracków stał się po prostu jednym wielkim memem. Jednak z biegiem czasu rzekłbym, że jego wykres prymu na trapowej scenie idzie leciutko, bo leciutko, ale cały czas w dół. No i na pewno przy tym pomógł mu jego najnowszy album o nazwie Harvard Dropout, który nie dość, że wyszedł z opóźnieniem jakimś półrocznym, bo początkowo Gazi zapowiadał go na wrzesień 2018 roku, a finalnie wyszedł on, jak dobrze pamiętam, na początku tego roku, co już według mnie było dużym błędem i minusem, no a jeszcze do tego, summa summarum, sam album muzycznie zbyt świetny i przełomowy nie był. Dlatego teraz raper coraz to częściej próbuje czegoś innego. Nie muszę wam przypominać jego zwrotki w Arms Around You, która no, była całkiem w innym stylu, do jakiego nas Gazi Garcia przyzwyczaił. Kolejnym dowodem zmian mojej pompki jest ten oto nowy track, który wyszedł dopiero przed 3 dniami. Lil Pump wydał go z artystą o ksywie El Alfa El Jefe, którego twórczość nawet po tym wszystkim sprawdziłem i powiem, że jest dobra. No i szczerze mówiąc, to sam kawałek jak najbardziej mi się spodobał. Nie wiem, czy taką muzykę można nazywać czystym reggaetonem, no ale na pewno takie latynoskie rytmy ona w sobie ma. No i to mi się właśnie podoba, że Lil Pump coraz częściej decyduje się na takie eksperymenty, które no na pewno dają mu większą szansę na sukces niż wałkowanie w kółko tego samego. No i właśnie, teraz przychodzi nam temat nowego albumu mojej pompki, który już w najbliższym czasie ma wyjść. No i nie ukrywajmy, trochę zdefiniuje on przyszłość Lil Pumpa i jego moc na trapowej scenie i szczerze mówiąc ciężkie zadanie przed Gazim Garcją teraz stoi. Jak to mówią, wejść na szczyt jest łatwo, ale już się na nim utrzymać to już o wiele cięższe zadanie. Lil Pump o tym wie i prawdopodobnie pracuje już nad teledyskami do tego nowego projektu, w których w jednej ze scen raper miał trzymać na ręce węża, jednak niestety nie utrzymał go wystarczająco i skończyło to się o tak. Look. Bro, this bit the f*** out of me. Look at this. Look. Hey. Hey, yo, but I'm still a legend. At the damn legend. No cóż, przynajmniej co by się nie działo, Lil Pump humoru nie traci, a ja mam nadzieję, że takie szybkie info było dla was ciekawe. Jeśli tak, to zasubskrybuj mój kanał razem z dzwoneczkiem po więcej wiadomości ze świata trapu. Zostaw również lajka, a tymczasem ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.